bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Walczyła na początku Leksianka, potem Rydzyńskie, a teraz będzie walczył Strachomin. Nie było. Absolutnie. Tak. Mam tu, to tak, co mam. Tak. No tak, bo na okienku.
było. Jakbym tak miał, to bym skręcił. Nie, dyskusyjne. To było nagrane. Każdy to nakładał. Nie tu, bo wtedy bym nie skręcił się. Skręcił się tak, chyba to normalne. Tu kładałem. Dobrze, dobrze. Tutaj mam też inny. Ja widziałem, ja to pokładam. Przodownik zakładał. U pana nie. Tak jak mówię, co roku tak robimy i nic nie dopatrzył, bo wszystko ok. Jeszcze pytaliśmy przed startem, czy tak może być. Tak może być, aby nie było po prostu założone wcześniej przed biegiem na smok, tu na nasadce od razu, a w trakcie możemy dostępować. Już? Teraz walczył Espelatowicz. Puta! Dawaj, dawaj! Gdzie na ziemi? Widzisz, kiedy puścił? Widać było? Gdzie puścił? Spójrzcie jeszcze raz sami. Gdzie puścił? Do płodu się. Obejrzyjcie sobie spokojnie. Ale to nie było na ziemi. Jak można na ziemi spędzać? Walczył z Chyżyn.
nie mam przejść przy nim. To jest przykład, żeby wójt kupił jednego. No, tak jak na wójt. Oni to rozpatrują, to potem ten protest. Jakby to rozpatrujecie. To protest. Dobra, idziemy, chodźcie, dobra. Legalizacji na sprzęt nie ma. No nie ma. Proszę pana, tak? Jak pan mówi o legalizacji na sprzęt, to najpierw pan zrobi zawody, na których będzie kamera, która będzie wszystko filmować, prawda? Fotokomórki, prawda? Czas pomiaru, czas startu, tak? Bo równie dobrze może pan sprawić legalizację na mój palec. Czy dobrze nacisnął? Bo mógł źle nacisnąć. Na mogę wam. Ale równie dobrze mogłem nacisnąć minutę wcześniej. Nie, no bo to jest. Ja wam powiem jedną rzecz. Co roku jest taka sama sytuacja, że ktoś wygrywa. Od lat startujemy i nie było pretensji zrzucenia żadnej nasadkami. A dzisiaj pan się dopatrzył. Jak to samo my skręcić na klucze, bym ja nie nasadzę? No pomyślcie pan w ogóle, czy nie? By się rozkręciła, chyba logiczne, jakbym nie miał klucza skręconego. Nie, 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 nie,
sekundy przegraliśmy, bo żeśmy byli udział ostatni, a nie pierwsi. Łydzy, podamy jesteś zawodowej, tak? Nie, również. Nie, dodajemy spokoju, ale to jest lirka. Krótko. Dobra, Soroku startujemy. Klucze ma na a jeszcze co? Na powiatowy, na gminnych nie było pretensji. A dzisiaj mamy. Nigdy nie było pretensji, tylko teraz raptem jest kurwa pretensja. Ale Paweł, spokojnie. Nie ma? Nie ma. To pan mi pokaże. Do pana Wróbla też na stole nie ale chwilę. To kto przyjeżdża? To obojętnie, kto z was przyjeżdża? Oficer, tak. Ale nie. Kto mówił? Każda osoba. Kowena powołuje komisję. Dobra, jeszcze raz. Dobrze. I bez uprawnień też to siedzie? Nie jest przeszkolony, może to jechać? Nie muszą mieć. Możesz tam przetyje. Jakie uprawnienia? Nie ma coś takiego? Sędziowskie? Nie ma. Kurs sędziowski ma pan jakiś organizowany, żeby mieć nie ma nikogo? Nie, bo ty to jest organizatorem tego, ty to się podpisał. Macie, ty się podpisał. Ale na zarządu głównego związku OSP na czym i komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. No, czyli? Dziękuję. Czyli zarząd powinien tutaj organizować tak. Z nami tak, wspólnie. No, no. Tak jest. To organizuje. Jest. Czyli co? Czyli, jest zarząd? Czyli obojętnie przyjeżdża kto tam wytypowany, tak? Tak, tak. Jest taka loteria. Dobrze, to nie ma o czym rozmawiać. Tak, jestem w tym roku na czwartych zawodach. W tym roku na czwartych. Jak chcecie, piszcie pismo. O taki tekst. Pierwszy raz słyszę, naprawdę. Może komenda wojewódzka do nas przyjedzie, będzie sędziowała. A ja tylko słyszę właśnie pierwszy raz. Szczerze, że lepiej by było chyba. Co? No to być może, to jest wasza sprawa. Nie, bo ostatni raz powtórzę. Co roku robimy to samo ogólnie, jeśli chodzi o te klucze na tych nasadkach, pan się dopatrzył, że nie tak. Wiem, gdzie były tam, nie wiem. Robimy co roku na powiatowych, gminnych, nigdy nie było punktów, zrzucenie tak samo. A dzisiaj to się stało, no słucham. No. Ja nie widziałem tego. Dziękuję. A inni też nie widzieli? Nie widzieli w tamtym roku? To. Inni może nie... Sędziowie. Inni może tego nie zwracają czyli uwagę. Jest, rzędy jesteśmy gdzieś, bo tak, było 0,8 sekundy, potem było 4, a teraz jest nie wiadomo ile punktów za to, co wszyscy zrobili jednak. Nigdy od posadzenia tylko nie dostanie za nic. Na przykład. Ale już chodzi o coś innego, tylko tak co roku robimy tak, jak robiliśmy teraz, a teraz te punkty są. To już nie jest kłótnia o to, bo jak ja bym zrozumiał, jakby było w porządku, że ktoś przegrał ileś tam punktów. Stoj. Wyjdzie. Zawodowa straż, tak? Tak. Jak masz problem? Dobra, człowieku, weź no, przestań, no kurna tam. Wszyscy oceniali. To jest tak jak mówię, co roku było robione na powiatowych, gminnych, te klucze na stawce. Do nich mam, nie do siebie, do niego mówię na razie. No. I nie było żadnych punktów, było co roku tak robione, nie ma problemu. Powtórzę jeszcze raz to. Jeżeli ten klucz bym miał nie na zasadce, tej samej byś nie skręciliśmy, panie. Nie. Ja bym ją skręcił. Normalnie ręką można dokręcić. Złapić, tylko za kiełki zaszło trochę. I jak się nie rozetnie, to nic będzie dobrze. Było na zasadce normalnie. On miał klucz w ręku, ja też miałem w ręku, było łapane. Ale nie był założony za kiełk. A gdzie było założone? 16 nie. Ale miał pan w ręku. Termoże walki nie założył pan za kieł. No. Ale sorry. Czyli tak, jedną ręką to... miałem klucz w ręku, a drugą trzymałem w oszu sam, tak? Tak pan trzymał. Na tyle było, na tym było, na klasie. Nie. Dobra, daj spokój. Na klasie. Ale... Bardzo mnie przybliża, że jesteś ciepły. Tam wszystkie podziękowały za zawodę, za ich wysoki poziom. Za to, że bardzo mnie czekaliście się sędziów. Tylko trochę wpłynął jeden protest, który został oddalony. Teraz przystępujemy do odczytania miejsc w kolejności od drużyny, która zajęła ostatnie miejsce. To jest OSP Chyżyny. Wiemy dlaczego dyskwalifikacja. Piąte miejsce z wynikiem 147,6 OSP Dęby Małe. Czwarte miejsce z wynikiem 128,5 punkta OSP Latowicz. Trzecie miejsce z wynikiem 124,9 punkta OSP Oleksianka. Drugie miejsce z wynikiem 123,5 punkta
strachami. I pierwsze miejsce z łącznym wynikiem 111,2 punkta OSP Radzyński. Gratuluję wszystkim drużynom, a szczególnie zwycięzcy. Dowódcy drużyn, które zajęły miejsca od 1 do 3 występ. Prosimy pierwsze, drugie, trzecie, żeby... Akurat tak stoi. No niestety, ja mówię. Będzie w telewizji. Tak się składa. Przykro mi, ale za chwilę powiem publicznie coś, co może was zadowolić. Gratuluję drugiego miejsca. Trzeciego miejsca. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze momencik? Dziękuję. Teraz pozostałych dowódców poproszę o wystąpienie. Do prezesa. Zobaczysz, jak będzie trenował. Proszę go stąd. Chciałabym ogłosić, że do powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych zakwalifikowały się drużyny OSP Radzyńskie i OSP Strachomin. Zawody powiatowe odbędą się 8 września w Sulejówku, tak? Skoro jestem już przy głosie, chciałbym serdecznie podziękować naszej komisji sędziowskiej w składzie kapitan Paweł Zimiewicz. Kapitan Kamil Prochocki. I młodszy ogniomistrz Paweł Puta. Jak również z OSP Transbor Jerzy Laskow. Dziękuję wszystkim jednostkom, które dzisiaj przyjechały na te zawody. Gratuluję zwycięzcom i dziękuję bardzo. Szanowni Witanie, droga publiczności. Warunki są dzisiaj bardzo trudne, szczególnie za to wam się należą słowa wdzięczności, że mimo tych trudnych warunków przyjechaliście tutaj na nasze zawody sportowo-pożarnicze. Gratuluję wszystkim jednostkom, które zajęły pierwsze 3 miejsca, czyli OSP Radzyńskie, OSP Strachomin i OSP Leksianka, ale także i pozostałym jednostkom za udział w tych zawodach sportowo-pożarniczych. Mam nadzieję, że OSP Strachomin przyjmie ten wynik, rzekłem, do swojej wiedzy. Słuchajcie, zawsze są to sprawy ocenne, natomiast nigdy starajcie się nie doszukiwać jakichś złośliwości po swojej komisji sędziowskiej. Oni nie mają w tym żadnego interesu, więc oni są tutaj Bogu pochabili. Będziecie reprezentować naszą gminę na zawodach
powiatowy. Będzie okazja, żeby właśnie tam się wykazać i mam nadzieję, że pokażecie tutaj klasę na tej bazie, bo stracie was na bardzo wiele. Ja o tym wiem. Jesteście bardzo ambitni. Dziękuję Komisji Sędziowskiej. Czuję się trudno, w trudną pracę, w trudnych warunkach. Dziękuję wam serdecznie. Dziękuję pani komendant Kalinowski za przygotowanie dzisiejszych zawodów sportowo-pożarniczych wspólnie z duchem z Pawłem Kaniu, to robili jednostka SP Latowicz, przygotowała dzisiejsze wyjście do zawodów. Także im też serdecznie dziękuję. Dziękuję publiczności, że przyszła na dzisiejsze zawody i dopingowała swoje jednostki. Żeby nie przedłużać, 14 września będzie to uroczyste przekazanie samochodu dla jednostki OSP Latowicz i będzie taka uroczystość związana z 40-leciem powstania Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Więc wtedy też się spotkamy na tej uroczystości. A wcześniej wszystkich państwa zapraszam 15 sierpnia na drużynki gminne parafialne i na fest, który będzie się w Latowiczu, będzie dużo atrakcji. Dziękuję prasie lokalnej, jest z nami tutaj redaktor Sosnucha Zbigniew Piątkowski. Będziecie mogli zobaczyć się w telewizji internetowej, jego telewizji. Także Zbyszku dziękuję za obecność. Z prośbą dobrze pisanie o naszej braci Starackiej. Dziękuję wszystkim serdecznie i zamykam zawody sportowo-pożarnicze w gminie Latowicz. Dziękuję. Uśmiech ładny. Nie ma sprawy. Pięknie, dziękujemy bardzo. Super, dziękuję bardzo i gratuluję. Co słychać? TV.